Loża Radiowa. A w loży witam naszego pierwszego gościa. Jerzy Czerwiński jest z nami, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam panią redaktor, witam słuchaczy Radio Opole. 404 miliardy złotych dochodów, 468 miliardów złotych wydatków, deficyt... 486. Ach, to się poprawiam. Deficyt ponad 80 miliardów złotych. Panie senatorze, o budżetach mówimy tak, rekordowy, ostrożny, ambitny. Jak określić ten budżet państwa na przyszły rok? Może nie rekordowy, ale mierzony na obecną sytuację, to znaczy na stan jeszcze działania COVID-u, jeszcze pandemii, miejmy nadzieję w przyszłym roku wychodzenia już gospodarki z okresu właśnie postpandemicznego, to znaczy wchodzenia na tory, nazwam, do normalnego rozwoju. O tym świadczy następny wskaźnik, a mianowicie wzrost PKB. W przyszłym roku jest planowany w ujęciu realnym 4%. No i to jest mniej więcej powrót do tego, co było przed pandemią. Oczywiście mamy na względzie też to i pamiętamy, że będzie spadek w tym roku, w roku 2020. A nie wiemy, jak głęboki, no, prognozowany jest zaledwie kilkuprocentowy, jeden z najpłytszych w Unii Europejskiej. Mhm. No i rok też był bardzo trudny, prawda? Sporo wydaliśmy na walkę z epidemią, więc no, wydatki były. Były wydatki, no ale to dzięki tym wydatkom nasza gospodarka w tej chwili jest jedną z najlepiej działających gospodarek europejskich. Atak pandemii, atak wirusa, oczywiście dotknął wszystkich, dotyka nas jako obywateli, nas jako pacjentów, ale także dotyka nas jako podmioty gospodarcze. Rząd starał się, na ile to było możliwe, pomóc tym podmiotom, mając na względzie to, że no właśnie głównie te podmioty będą odpowiedzialne za rozwój gospodarki w okresie popandemicznym. Liczymy na to, że będzie szczepionka skuteczna, że się szybko i skutecznie zaszczepimy. No i trzeba będzie wychodzić z dołka. I to jak głęboki był, znaczy jak głęboki jest ten dołek, jak głęboki, czy raczej jak płytki powinien być, to zależało właśnie od działań rządu. Miejmy nadzieję, że te działania przyniosą spodziewany efekt. Na razie z prognoz, nie tylko naszych prognoz, ale także prognoz instytucji niezależnych, europejskich, zewnętrznych, wynika, że przeszliśmy ten okres pandemiczny, no jeszcze trwający, no ale miejmy nadzieję, że mówię, będzie jak najszybciej to za nami, no w sposób dość zorganizowany i nazwałbym to skutecznie obroniliśmy. Suchą stopą może nie, ale nie było źle. Po kostki. Na pewno nie utopiło nas to i nie zachłysnęliśmy się wodą. No, efekt jest taki, że jesteśmy chwaleni nie tylko za stan gospodarki, który był przed pandemią. Pamiętajmy, że wtedy się rozwijała jako jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek europejskich. Wyprzedaliśmy państwa strefy euro, ale także sam fakt właśnie walki z koronawirusem i jakby ucieczki od skutków tego jest dobrze oceniany przez instytucje zewnętrzne. Ja wiem, że potrzeby są zawsze większe, są duże. Niektóre branże artykułują to, dobijają się, ale rząd nie jest głuchy na te potrzeby. No, odpowiada na tyle, na ile może i na tyle skutecznie, na ile to jest możliwe. Panie senatorze, to, co może być istotne dla części też naszych słuchaczy, to, że w przyszłym budżecie na rok 2021 będą pieniądze na programy społeczne. Tak, właśnie w tych pierwotnych, czy pierwszych założeniach, no nazwijmy to we wstępie do budżetu. Zawsze mówię oczywiście uzasadnienia budżetu, bo sam budżet no to trochę przepisów i dużo tabelek, więc w uzasadnieniu do budżetu wyraźnie jest podkreślone, że wszystkie programy społeczne, które w tej chwili trwają, które są, no, które były wcześniej anonsowane i wprowadzone w życie, będą w dalszym ciągu kontynuowane. To znaczy nie będzie próby, nie wiem, przesłonienia czy zasłonienia się, ach, no przecież koronawirus, przecież no, problemy gospodarcze, to może próbujemy zrezygnować z tego. Nie, z niczego nie rezygnujemy. To, co, ale trudno, że obiecaliśmy, ale nawet więcej, to, co wprowadziliśmy, będzie trwało dalej, nawet więcej właśnie, będziemy starali się i już jest projekt rządowy, zgodnie z obietnicą złożoną jeszcze przed wyborami wcześniejszymi, będziemy starali się wypłacić w tym roku 14. pensję dla naszych emerytów. No ze względu na to, że im się po prostu to też należy. Zapracowali sobie na to w życiu i
obiecaliśmy, wykonamy. Mimo tego, że, no, tak jak powiedziałem, gospodarka przecież nieco odczuła to, może nawet bardziej niż nieco, wpływ wirusa. Także mogą być państwo spokojni, żaden z programów, który w tej chwili trwa, żaden nie zostanie ani okrojony, ani, nie wiem, jakiś ograniczony, zawieszony. No właśnie, bo niektórzy mogą się zastanawiać, tyle wydatków na COVID, na pomoc przedsiębiorcom, więc taki szary obywatel może sobie pomyśleć, no dobrze, więc co z programami społecznymi? Jak rozumiem, to jest taki punkt honoru Prawa i Sprawiedliwości. No, mało, że punkt honoru to jest taki pewna kotwica stabilizacyjna, mm-hmm. bo jeśli chcemy wychodzić potem w miarę szybko z pandemii, muszą być czynniki rozwoju. Jednym z tych czynników są na przykład inwestycje, nie tylko centralne, te duże inwestycje, o których się mówi, ale także na przykład inwestycje lokalne. My jesteśmy świadkami teraz właśnie poszerzenia kwoty na fundusz inwestycji lokalnych, bo one także napędzają gospodarkę w tym najbliższym naszym rejonie, a drugą z takich kotwic, to znaczy z takich jakby pewników, które wiadomo, że jeśli to zostanie utrzymane, to szybciej będziemy wychodzili z kryzysu, to jest właśnie konsumpcja. A tą konsumpcję przede wszystkim tworzą nam osoby, obywatele, którzy tu, w naszym kraju, wydają swoje pieniądze, nie gdzieś tam. No, no teraz w ogóle turystyka jest zawieszona praktycznie, biorąc zewnętrzną, ale nie na towary luksusowe, tylko na te towary powszechnego użytku przez nas wytwarzane i właśnie napędzające rozwój gospodarki. Te dwa czynniki, inwestycje i konsumpcja, one muszą współgrać, ale muszą być też w pewien sposób zasilane i dlatego są też fundusze na inwestycje lokalne. Są oczywiście rozwijane i jakby intensyfikowane również inwestycje centralne, a oprócz tego podtrzymujemy poziom zasilania konsumpcji. Panie senatorze, ale widzę też cięcia w wydatkach Kancelarii Senatu. 738 tysięcy złotych. Cóż to za cięcia? Przeżyjemy. Nie tylko w tych... To nie tylko w Senacie. Tak, nie tylko w Senacie. W części instytucji centralnych rzeczywiście. No akurat tutaj wiemy, jaka jest sytuacja gospodarcza i dobrze by było, żeby te instytucje centralne dały przykład, nazwałbym to, oszczędności. Teraz akurat w tym okresie to jest wskazane. Także przeżyją senatorowie, przeżyje Senat, przeżyją inne instytucje centralne, które po prostu zmniejszono nieco budżet, ale na pewno będą działać sprawnie, tak jak do tej pory. Jerzy Czerwiński, senator Prawa i Sprawiedliwości, jest państwa i moim gościem. Wracamy do rozmowy tuż po piosence. Wracamy do loży radiowej, wracamy do rozmowy z naszym gościem. Przypominam, z nami jest senator Prawa i Sprawiedliwości, Jerzy Czerwiński. Panie senatorze, pytanie, które dzisiaj często się pojawia i jest swego rodzaju deklaracją. Czy pan się zaszczepi, jak będzie już szczepionka na koronawirusa? Tak, na pewno się zaszczepię. Z prostej przyczyny. No, chcę być po prostu zdrowy. A ponadto chcę normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Pamiętajmy, że od pewnego momentu, że fakt zaszczepienia danej osoby, czyli także odporności na zachorowanie, czyli także nieprzenoszenia wirusa, będzie skutkował tym, że być może, ja mam taką nadzieję, bo to będzie zależało oczywiście od decyzji rządu, być może niektóre obostrzenia, które dotykają nas w tej chwili wszystkich, będą po prostu dla tych osób zniesione. No, najprostsze, nie wiem, noszenie maseczek, czy też wejścia w niektóre obiekty publiczne. Jeśli się taka osoba... Chyba też uniknięcie kwarantanny jest taki przykład. O, no właśnie, na przykład to także. Więc to nie tylko jakby z racji, oczywistych, czyli zdrowotnych, czy nawet ochrony swojego życia, bo ja już jestem w wieku takim, który, jestem w strefie zagrożenia, nazwałbym to. Zaś taki zdroworozsądkowy, po prostu to się ma opłacać. Wygodnie się będzie żyło też, co tu dużo mówić. Właśnie. Mhm. Ludzie, nasi obywatele mają się szczepić świadomie, bo chcą, ale chcą dlatego, bo to się będzie po prostu im opłacało i tak należy do tego doprowadzić, plus kwestie informacyjne. Myśmy do pewnego momentu jakby traktowali troszeczkę na zbyt dużym przymrużeniem oka te ruchy antyszczepionkowe, jako takie ruchy płaskiej ziemi. One niestety narobiły dość dużo złego w naszym społeczeństwie i trzeba wykazać, że po prostu te nie mają racji. To nie tylko jeśli chodzi o COVID, na przykład także szczepienia obowiązkowe dzieci. I myślę, dobra informacja, a ta strategia, która została opracowana, związana ze szczepieniami, ma tam kilka celów. Między innymi, nie wiem, czy zostanie zrealizowana, ale na pewno jest w celu dystrybucja specjalnej broszury do każdego gospodarstwa domowego w Polsce,
Polsce, która będzie wyjaśniała, o co chodzi w szczepieniu, mniej więcej wskazywała, jaki jest termin, odpowiadała na najczęściej zadawane pytania. Taka broszura, jako taki druk bezadresowy, na pewno pomoże po prostu uświadomić społeczeństwo, że czy po prostu warto i opłaca się zaszczepić. To chyba warto to zrobić dość szybko, bo mam takie badanie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i tak, 17% Polaków zamierza zaszczepić się tak szybko, jak to będzie możliwe. Co czwarty ankietowany chce to zrobić po jakimś czasie, ale uwaga, 38% Polaków nie zamierza się szczepić w ogóle. No prawie 40%, dużo. Dużo. Ja bym przede wszystkim zapytał, dlaczego? Co ich skłania do takiego poglądu? No, po prostu przeciwdziałał tej przyczynie. No, na pewno mówię, te ruchy antyszczepionkowe, być może wygodnictwo także, no bo to jednak trzeba będzie wykonać pewien wysiłek. No ale jeśli się pokaże, co jest po drugiej stronie, to znaczy kto się, to jest dwojaka droga, albo ten, kto się zaszczepi, nie będzie chorował i po prostu ma ten etap, nazwałbym to, koronawirusa za sobą i całe państwo w końcu będzie miało to za sobą, no, a pojedyncza osoba oczywiście może z tego nie skorzystać. Takie ma prawo, jest wolność wyboru, tylko co ją ewentualnie czeka w przyszłości. A takie zdjęcia na przykład płuc osoby, która przeszła koronawirusa i to ciężko, no to one mają taki ożywczy, nazwałbym to, charakter. Pokazują, działa na wyobraźnię, jak, na pewno. Tak, działa, na pewno i szczególnie właśnie ludziom, którzy są narażeni, no, ludzie w starszym wieku, czyli z jakimiś schorzeniami towarzyszącymi. Dlatego uważam, że tutaj rola państwa, ale także dziennikarzy, także polityków jest nie do przecenienia. To znaczy wszędzie tam, gdzie się mówi na temat szczepień, także szczepień obowiązkowych małych dzieci. No, ostatnio na przykład mieliśmy taką projekt ustawy w Senacie i była bardzo ciekawa dyskusja na ten temat. Polecam, a to jakby na inną rozmowę. Zaś w przypadku COVID-u no to jest po prostu powrót do normalności. Jak szybko chcemy wrócić do normalności, czy uruchomimy branżę turystyczną tego lata, to zależy tylko od nas. Jedyny nasz ratunek. Tak, jeśli się wyszczepimy w 70% do czerwca, a odporność nabywamy bodajże tam chyba 2 czy 3 tygodnie po tym drugim szczepieniu, tym drugim etapie, no to możemy jechać swobodnie na wakacje. I ruszy ta gospodarka taka, nazwałbym to turystyczno-wypoczynkowa, już nie mówię o branży eventowej i tak dalej, o kulturze. No to zależy także od nas. To jest także jakby taka pewnego rodzaju nowoczesny patriotyzm. To płacenie podatków, nie musimy walczyć zbrojnie, ale także wykonywanie obowiązków obywatelskich. A to jest nie tylko przywilej zaszczepić się za darmo, ale także obowiązek. Panie senatorze, ale to chyba trzeba przekonywać nie tylko nas, jakby obywateli, takich zwykłych szarych, do których teraz się zwracamy, ale chyba też polityków, bo niektórzy no mówią wprost, nie zaszczepią się i koniec. No wie pani, no to już trudno. No jeśli chcą się wyróżnić, chcą być w mediach przez tydzień, nie wiem, to jest takie parcie na szkło niektórych osób. No to przybyle okazji, przybyle przyczynie i powodzie, no starają się właśnie wyróżnić. To nie zawsze jest dobra jakby postawa. No, czasami właściwie w większości należy przyjmować postawę większości społeczeństwa. Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, jest dobra wola, to znaczy wolna wola, ale ta wolna wola, ona jest na tyle wolna, na ile mamy obowiązki. Mhm. Obowiązki ludzi, którzy mają pewien wpływ na nie wiem, na opinię publiczną. Tak jak powiedziałem, dziennikarzy, no nie wiem, no właśnie osób z publicznych typu politycy, ale także aktorzy, także celebryci, to oni mają większe te obowiązki. Powinni zachowywać się lepiej, nie dlatego, że ich do tego zmuszają, tylko dlatego, że mają właśnie taki, to ich funkcja, ich profesja, czy ich stanowisko do tego ich predestynuje. No mają wpływ na ludzi, to na opinię pewno publiczną. No właśnie, są autorytetami, to z jednej strony zaleta, z drugiej no może być haczyk jednak. Myśli pani? No ale może z taką osobą porozmawiać, jeśli ona rzeczywiście z jakichś powodów nie chce się szczepić, to ją zapytać, czy to jest tylko kaprys publicznie, czy ma jakieś przeciwwskazania. Oczywiście są, to bardzo rzadko, no to musiała być chyba tylko kobieta w ciąży w tej chwili jest przeciwwskazaniem, przeciwko szczepieniu, bo ta szczepionka nie została przebadana w tym zakresie. Wszyscy inni powinni się zaszczepić. I teraz pytanie, dlaczego nie chcesz? Czy tylko dlatego, żeby się wyróżnić i nie wiem, no być właśnie w telewizji, w radiu. Czy są jakieś obiektywne powody? No czy bo są takie też mogą być, powody. Oczywiście. Mhm. No boi się ukłucia? No ale to wie pani, to nie te czasy. Tak, już. Tak, chyba tak. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Czerwiński jest z nami
wracamy do rozmowy po piosence. W loży wracamy do rozmowy z naszym gościem. Jest z nami, przypominam, Jerzy Czerwiński, senator Prawa i Sprawiedliwości. Panie senatorze, nie mogę nie zapytać. Dzisiaj w mediach szeroko komentuje się wywiad Michała Kolanki z Jarosławem Kaczyńskim w Rzeczpospolitej. Przeczytałam fragmenty. Jest coś, co mocno podgrzewa dzisiaj takie polityczne komentarze. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi tak. Jeśli tylko COVID minie, to będzie kongres i wybory w Prawie i Sprawiedliwości. Tym razem jeszcze będę kandydował, ale na pewno ostatni raz. Trzy informacje. Mhm. Będzie kongres Prawa i Sprawiedliwości. Tak, miał być już wcześniej, mianowicie 7 listopada miał był być planowany. To miał być właśnie kongres wyborczy władz statutowych. No nie mógł dojść do skutku z przyczyn oczywistych. To, że pan prezes Kaczyński jest w tej chwili jedyną osobą, która no powiedzmy wprost, no może dzierżyć ster rządów Zjednoczonej Prawicy i poskładać to wszystko w jeden działający dobrze organizm, naoliwiony, tak bym to określił, to jest drugi fakt. Trzeci fakt to jest taki, że wtedy, kiedy pan prezes uzna to za stosowne, przekaże władzę następcy. No i miejmy nadzieję, że ten następca no będzie równie dobry jak prezes Kaczyński, jeśli chodzi o kwestie, nazwijmy to, strategii politycznej, bo to o to chodzi tak naprawdę. Nie chodzi o takie bieżączko polityczne działania, nazwałbym to, z dnia na dzień, tylko chodzi o wytyczanie kierunków na kilkanaście. Pewna wizja, tak? Kilkadziesiąt lat do przodu. Tak, takich ludzi jest niewiele. To z jednej strony jest wizja, a z drugiej strony zdolności organizacyjne. No bo wizję to może mieć wielu ludzi, ale wprowadzić to w życie, czyli wprowadzić w czyn, czyli na przykład zbudować partię polityczną, czy szeroki nawet ruch społeczny, który dzięki temu, że jest szeroki i ma duże poparcie społeczne, może to wprowadzać w życie. No i też pewnego rodzaju, nie wiem jak to nazwać, stabilność, stałość poglądu. To jest chyba najlepsza nazwa, to znaczy obliczalność tych poglądów i no jeśli się coś powie, wiarygodność po prostu. Jeśli się coś powie, to się to po prostu realizuje. Mam nadzieję, że gdyby, no, pani redaktor spytała przypadkowego człowieka w Polsce, to na pewno każdy zna pana prezesa Kaczyńskiego i jest w stanie streścić jego poglądy. Mhm. To właśnie taki człowiek powinien być na czele ugrupowania, które no, po prostu realizuje szeroki program społeczny, gospodarczy, także polityczny, także geopolityczny. Akurat tak się znaleźliśmy, znaczy byliśmy tu zawsze, ale nasza jakby rola geopolityczna rośnie i zresztą to widać po kontakty ze Stanami Zjednoczonymi i po tym, co się dzieje także w Unii Europejskiej. To, że nas tak niektórzy nie lubią i nas tak, przepraszam, jak zawsze, ostracyzm wykazują wobec nas, to tylko dobrze świadczy o naszych władzach. Po prostu jesteśmy samodzielni. Nie musimy się wszystkim podobać, ale wszyscy muszą się z nami liczyć. To jest najlepsza jakby miara też zdolności polityka i jego znaczenia. Po prostu to, co mówi i to, co wykonuje, jest brane przez uwagę, no, przez sąsiadów bliższych lub dalszych. Prezes Kaczyński jest takim człowiekiem. Mówię, takich ludzi jest bardzo niewielu. Bo to z jednej strony wizja, z drugiej strony umiejętność prowadzenia tego w życie. To następne pytanie mi się od razu w głowie rodzi. Kto następcą? Nie chcę spekulować, nie chcę wskazywać nikogo. To znaczy, dla niektórych byłby to pewnie pocałunek śmierci ze względu na moje radykalne poglądy, a dla niektórych, nie wiem, może by to pomogło. W każdym razie ja na razie etapu wizji, znaczy etapu następnego po prezesie Kaczyńskim sobie nie wyobrażam, nie próbuję sobie wyobrazić. Jeszcze nam trochę pracy zostało i myślę, że pan prezes Kaczyński też wie, jak dużo jeszcze pracy zostało, jak powinniśmy po prostu się cały czas pracować, no, zmieniać Polskę. Jesteśmy w trakcie przemian w tej chwili. Mhm. No i bardzo długo na fotelu prezesa przecież jest. Nie wiem, czy od początku partii Prawo i Sprawiedliwość, chyba nie, ale no to już trwa długo. Jest na fotelu prezesa na tyle jakby długo, czy na tyle, na ile jest to potrzebne. No bo najprościej mówiąc, gdyby wizja, którą prezentuje ten program, nie znalazły potwierdzenia w opinii publicznej, wprost, w woli wyborców, no to pewnie po dwóch czy trzech kadencjach w opozycji, no po prostu byłaby naturalna zmiana. No, ale jak widać, ta wizja państwa, wizja przyszłości Polski, narodu polskiego jest, mów wprost, pociągająca, jest potwierdzana przez wolę wyborców i to jest najlepszym też miernikiem
polityka, jego znaczenia. Mówię, nie tylko piękne zdania, nie tylko logika, ale także, to także oczywiście, ale także umiejętność prowadzenia tego w życie, konsekwencja, skuteczność, no, jak zawsze no, oczywiście, nie załamywanie przy ewentualnych porażkach, bo to jest długi marsz, to jest bardzo długi marsz. Zmiana kraju, zmiana społeczeństwa, no, oczywiście po to, żeby się nam to lepiej żyło. A czy nam się lepiej żyje, to znowu o tym decydują wyborcy. Kartka wyborcza jest najlepszym miernikiem. Sprawdziłam, panie senatorze, na szybko. Od 18 stycznia 2003 roku Jarosław Kaczyński jest prezesem Prawa i Sprawiedliwości. A proszę powiedzieć, kondycja Zjednoczonej Prawicy w tej chwili, bo po ostatnich wydarzeniach związanych z wetem, które dotyczyło budżetu unijnego, no było widać w środowisku prawicowym no, rozbieżność zdań, prawda? Prawo i Sprawiedliwość troszeczkę inaczej. Solidarna Polska zdecydowanie mówiła, że weto musi być. Gdzieś tutaj ta różnica się pojawiła. Jak to dzisiaj będzie wyglądało i w kolejnych miesiącach? Jest takie powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Otóż takie, może nie tyle, że próby oswobodzenia się, czy też próby samodzielnego działania, ale takie próba zobaczenia, gdzie jest ta linia demarkacyjna, gdzie jest ta linia, poza którą nie warto i nie wolno właściwie wyjść. Tu przy tej ostatniej kwestii spornej, bo była to kwestia sporna, w dalszym ciągu nawiasem mówiąc jest, ona myślę, że dobrze zrobiła wszystkim uczestnikom sceny politycznej, znaczy nie tylko Zjednoczonej Prawicy, także opozycji, bo proszę zauważyć, że w swoich deklaracjach opozycja też się różniła, ale trzeba to było jakoś uargumentować. Jakoś mnie się przynajmniej wydaje, że argumentacja Zjednoczonej Prawicy, obojętnie w którą stronę, była najbardziej rzetelna i najbardziej wyważona. A jak będzie w przyszłości, bo mamy do czynienia ze zdarzeniami przyszłymi, niepewnymi. Nie wiem, jak się będzie zachowała Unia Europejska jako całość, jej poszczególni przywódcy, którzy odgrywają rolę. Po prostu w którym kierunku pójdzie, bo pamiętajmy, że to jest konflikt polityczny. Ten konflikt nie ma natury prawnej. To jest konflikt natury politycznej, a to się może zmienić w przyszłości. Więc to, zostawmy to na razie, a wracając jakby do teraźniejszości, po takich właśnie próbach sprawdzenia, to jakby struktura, która w ten sposób działa, jest silniejsza, bo scalają ją nie tylko pozytywy, ale scalają ewentualne zagrożenia i negatywy. Po prostu każdy z uczestników sporu przekonał się, czym się by mogło skończyć, nie daj Boże, rozejście się w tym wypadku Zjednoczonej Prawicy. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo tylko jako całość jesteśmy skuteczni, jako całość możemy, proszę zauważyć, na granicy 5 posłów ponad wymaganą większość w Sejmie, no a w Senacie brakuje. Tylko jako całość możemy realizować program ten właśnie, który jest dobrze postrzegany przez społeczeństwo, przez wyborców. Panie senatorze, będziemy już kończyć. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dużo zdrowia życzę i wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. Nie wiem, czy będziemy się jeszcze słyszeli, więc robią to już teraz. A ja wzajemnie życzę i pani, a przede wszystkim słuchaczom Radio Obrona. Tak, jest, naszym słuchaczom jak najbardziej. Jak najwięcej zdrowia, jak najdalej od koronawirusa. Spokojnej, ale jednak radosnej zabawy. No i przyszłego roku lepszego. I szczepić się. A i oczywiście do szczepienia, jeśli tylko będzie to możliwe w kolejce. Tak jest. Dziękuję serdecznie. Kłaniam się.